Hello, 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 siomeczki! To jest Pauliś! Yo, 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 dostałem w twarz! A to jest koło fortuny! A to jest Krzysiu! Pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj będziemy robić. Otóż dzisiaj zrobimy coś fenomenalnego, co już kiedyś robiliśmy i co nam podsunęła Paulinka. A to jest... Depilacja Challenge. Depilacja Challenge! A dokładnie... Koło fortuny decyduje, jaką część ciała koło mamy wydepilować. Otóż tak, podobny odcinek już kiedyś nagrywaliśmy na kanale Bloody. Tutaj pojawi się karta i możecie tam wbić i zobaczyć ten wspaniały odcinek. Też tam była Paulinka, też to było była. Już... Kiedy to było? Dwa lata temu. To było 2 lata temu, no. Miałam wtedy blond włosy. Teraz mamy zasady zmienione, że będziemy koło fortuny będzie decydować, co będziemy depilować. Specjalnie przez 2 lata zapuszczaliśmy włosy, żeby teraz się ich znowu pobrać. Tak, nigdzie się nie goliliśmy, jesteśmy zarośnięci. Jak widzicie, tutaj są numerki i mamy sobie ponumerowane. Teraz wam tak po szybkości przeczytam. Od 2, 3 ramię, potem 4, 5 bic, 6, 7 udo, 8, 9 łyda, 10, 11 plecy, 12, 13 klata, 14 brzuch, 15, 16 znowu ramię, 17, 18 znowu bić, 19, 20 udo, 21, 22 łyda, 23, 24 udo i uwaga, 1, czyli ta z gwiazdką tutaj, to jest dupa! A, boli, Pauliś, nie! A, dobra, jeszcze się nie zaczęło. Przepraszam. Zostaw sobie lamentę na zapis. Dobra, kto chce pójść na pierwszy ogień? Marynarzy. Ja chcę! Wybierz mnie! Krzysiu, nie wybierz! Wow, kurde, zawsze Krzysiu. Nie, marynarzy. Nieprawda, wygrałeś, uczciwie. Dobra, okej. Mam nadzieję, że będzie dupa. Krzysiu. Ale blisko dupa, blisko. 24 to mamy prawe udo. Prawe udo. Dobrze jest zacząć od uda. Zanim jednak wyrwiemy, przypomnijmy sobie z poprzedniego odcinka, zróbmy takie przebitki. Jaki to ból? Niech wszyscy są gotowi, Krzysiu będzie zrywany miał. Udo, to wylosował jako pierwsze. Czemu ja jako pierwszy byłem? No niestety, bo jesteś szczęściarzem. Ała! Krzysiu nawet nie poczuł. Nie poczuł nawet. Tak, nie poczułem. Dobra, walnij jeszcze jednego pod włos w takim razie. No i teraz to zeszło! Mówiłam, że elegancko zeszło! Mówiłam, że pod włos się to robi! I to się robi! I teraz jest super! Ale to zerwanie z pierwsze było bardziej bolesne z tego powodu, że tak jak mówiłem, pociągnęło te włosy i ich nie wyrwało. Tak, dzieciak? I po czasie mnie tak zabolało, a tutaj to... Teraz czas na moje losowanko, ale ja zostawię mój los Paulisi. Paulinko, losuj jesteś dla pewny? Mnie. Tak, bo ty masz zawsze super szczęście. Więc będzie dupa. Paulinka kręci. 2, prawie dupa, o kurde. To jest prawa ręka. Moja ręka teraz będzie prześliczna, coś czuję. Tak. Najładniejsza ręka na tej, po tej stronie jest. Ten challenge to jeden z moich ulubionych challenge, bo oprócz tego, że świetnie się bawimy, to jeszcze wyglądamy dużo piękniej. Nie wiem dlaczego, się lekko stresuję. Czy to będzie ból? Nic nie poczułem. Patrzcie na to. Patrzcie na to, cała ręka odeszła. Dobra, Krzysiu, teraz ty kręcisz, masakra. No. Krzysiu. O, coś fajnego na pewno. 11. Mamy. Plecy! Pokaż, Krzysiu, na co cię stać. Tu chcesz z góry, czy... Tak, skrzydełka. Dobrze, ty pamiętaj, nie w szczepionkę. I pamiętaj, zawsze pod włos. Niech Krzysiu poczuje, co to znaczy depilacja challenge. Jak zastrzygłeś? Ten ból. Relaks. Razem ja kręcę. Prawe udo. Ale ból jest tutaj. I tutaj. Właśnie bardzo bolesne miejsce. Dobrze wybrała. Ja pierdzielę, to będzie tak boleć. To będzie tak boleć. No. Ja pierniczę, dlaczego mi to... Zaśpiewaj coś, no. Nie, nie dam rady, ja już tak jestem martwy po prostu, czuję ból. Zaśpiewaj. Czuję ból. Już nic nie robię. Spokojnie. No. To wygląda jak taki autostrada. Dobra, przeżyłem. Ale była masakra. Przeżyłem to.
Pamiętaj, żyłem, zawsze możesz te głosy zostawić na rozdawajkę. Na giveaway, ja. Giveaway. Dobra. Łyda. Łyda. Która? Prawa. Prawa. Prawa łyda. Ojoj. Będę miał... No... Nogi piłkarz. Tutaj po czasie tak zaczęło. Ale to jest tak... Taki ból, który idzie po prostu, co nie? Wiesz co, mnie na ręce cały najbardziej póki co. Udowek na razie się szybko nie przeszło. A, tutaj zabolało, bo te się nie zerwały. Czas na kolejne kredzonko. No. Brzuch. Nie! O, Boże, brzuch to bauch. Das bauch. Dobrze, że jestem umieśniony. Ej, ale jak mi miał brzuch poprzytajesz? No, tutaj. Żeby było na dwa? Wielki brzuch. Jaki brzuch zamięśniony? No, to też mam! Jestem umięśniony. Nie, no ja już mnie boli to. Boże, to będzie największy ból. Tak, bo to jest tak. Jak z Pawłem... Ale ładnie, no. Piąteczka. Jaki czerwony! W apalacie balans bieli, chyba właśnie poszedł się kochać. Jak mój brzusiu! Zobaczcie! Mój brzusiu! Dobrze, że jestem wieśnią. Bo miał być kaloryfer, wyszedł boiler. Ale spokojnie, później zrobimy całe, żeby było wieśnią. Nie! Tak. To tak ma być. Bic! Bicek, który? No, lewy, ale lewy. Nie ma to znaczenia. Lewy bicek. No powiem wam, że ten bicek u Krzysztofa to tak... No nie widać go. Nie widać go w ogóle, nie? Widać bicka, no. Ty też masz mało owłosiony bicek. No niestety, bo bicki nie są tak bardzo owłosione. Tak, bo to wszystko przez mięśnie, których też nie ma. No. Ty zła kobieta. Ach, nic nie poczuł. Nic. Nawet nie drgnął. Tak to było. Ale... Bicek mało bolesny, mało bolesny. Czekaj. Nie, co ty robisz? Czekaj, bardziej. Co ty robisz? Ej! A, jeszcze działa. Nie! Brzuch, brzuch, brzuch. Lewa łyda. Przygotowuję się. Mentalnie. Myśl do bólu. Myśl o małych pieskach. Małe pieski. O Boże, jak się wystraszyłem, a to jeszcze nie teraz, tak? Paweł panicznie boi się małych piesków. No przestań mi z ręką. To nie ma dorównywania. Mnie już teraz boli. O, prawe ramię. O, coś fajnego. No to coś bolesne. Bo Jezus. To jest bo na ramieniu najwięcej kłaków. Dokładnie. O ja! Teraz już wiesz, co znaczy ból. Jak to wygląda? Seksownie. Ej, nie, jakby zobacz, od razu biesza jest, co nie? To jest taka ciebie bisza. Prawa łyda. Ja pierdzielę, to też będzie boleć pewnie, bo jest zarośnięte mega. Słuchaj, dla piękna trzeba trochę pocierpieć. Dokładnie, tak no. Naprawdę robimy to tylko i wyłącznie ze własnej przyjemności. Tak, bo idziemy dzisiaj do klubu. Przepraszam, ale się zabolało mnie. Ale powiem wam, lepiej nam idzie niż ostatnio. A, go wiele lepiej, zdecydowanie lepiej. Gładko. Tak, ładnie, gładko. Cała noga ogolona jest praktycznie. No, wypadła jedynka. To było oszukaństwo. Nie, no, no. Tak, będę mógł sobie wreszcie zrobić tam tatuaż. Muszę poprawić wspomnienie, bo się przykleiło. Jeszcze raz poprawić. Nie. Coś ty mi tam zrobiła, no? Nie, no z dupy średniej wieczór, że tak powiem. Klata. Ale jak myślisz, ze sutkiem? Nie, ze sutkiem nie ruszać, proszę mi. Tutaj proszę mi nakleić elegancko. Już mnie boli, już mnie brzuch bolał. Teraz mi będzie boleć jeszcze bardziej. Oho! O Boże, ty! Pokaż! Jeszcze to wygląda, jakbyś miał takie teraz zgięcie tutaj. No i to jest klata. Wiem co zrobimy na koniec. Zrobimy dwa na raz, żeby będę smarować na dwóch stronach i dwa razy zrywać. O! Co wy na to? Dobra, dawaj na klatę Krzysiowi. Czujesz tę ładnie wydepilowaną klatę. Oj!
Niełatwo! To jest ból! Ja czuję to cały czas! Ja czuję cały czas ogromny... Przeogromny ból! To na razie bolało najbardziej. Mnie najbardziej bolał brzuch, chyba ze wszystkich rzeczy. Co to jest? Czyli podwójny ból, finałowa runda. Dobra. Nie dawaj, wrosłałem znowu Udo, czyli moje ulubione miejsce. Teraz robię po dwa. Tak, tak po dwa. Najważniejszy jest ból. Ból istnienia. A także dobra zabawa. Nic nie poczułem. Super zabawa. Polecam. Dobra, dawaj. O, finałowa runda, finałowe zakręcenie. Ramię. Na całym przedłużeniu będziesz wyglądać, uwaga. Oh my god. No i ten oto sposób, jakby to powiedzieć, jesteśmy piękni. Prześliczni! Tak, Paulinka spowodowała, że w ciągu krótkich chwili staliśmy się dużo piękniejsi. Największymi ciachami do Wrocławiu. Dokładnie, jesteśmy maksymalnie wydepilowani. Jeśli kiedykolwiek chcielibyście się depilować, to polecamy wam koło fortuny. To jedyny i słuszny sposób na szybką, fajną i przyjemną depilację. Tomek! Więc tym akcentem... A Tomek chyba nie chce. Tomek! To... Spójrzcie na jego minę, Tomek. No, Tomek jest zadowolony. Widać, że Tomek jest profesjonalistą. Dokładnie, on nie czuje bólu generalnie. Tak, nawet nie mrugnie, tak. On jak nie mrugnie, poczuje Tomek bólu. Na kolei mu gorsze rzeczy robią. Dokładnie. Tak. To wszystko? Dobrze. A nie mówiłem?